W dzisiejszym odcinku opowiem trochę o nowym cateringu oraz o nowych ćwiczeniach na X-Shape'ie. Także co, kolejny tydzień, kolejny projekt X-Shape, czyli studio elektrostymulacji. Testuję na własnym przykładzie, czy jest to skuteczniejsze od tradycyjnej siłowni, gorsze, lepsze, może takie same. Oczywiście wszystkie efekty będziecie mieli w końcowym odcinku tego projektu. Natomiast bardzo się cieszę, że jest bardzo fajny odzew, jeżeli chodzi o odcinki. Około 10 tysięcy stałych wyświetleń przy każdym odcinku, co mnie bardzo po prostu cieszy. Słuchajcie, z słowem wstępu, co będziemy mieli w tym odcinku. W tym odcinku opowiem przede wszystkim o nowym cateringu, który sobie załatwiłem. Jest to catering Fitchef. Oczywiście teraz będzie w następnych odcinkach link właśnie do tego cateringu w opisie. Ja wam troszeczkę opowiem o tym, jakie miałem posiłki podczas tego cateringu od środy do soboty. Wiadomo, niedzielę sobie zostawiam na przyszły tydzień. Oraz o nowych ćwiczeniach i nowych przyrządach, które wprowadził X-Shape do swojego programu ćwiczeń. Ja akurat miałem okazję je już przetestować, sprawdzić. No i powiem tak, było bardzo, bardzo ciężko, ale zobaczycie to w kolejnej części materiału. Najpierw catering. I wiecie co znowu powtórzyłem? Znowu powtórzyłem to samo, czego się bałem, że po prostu to zrobię. Po raz kolejny to zrobiłem. Znowu zapomniałem nagrywać niektórych posiłków, ponieważ patrzyły na mnie. No one po prostu na mnie patrzyły. Ja mówię, nagram wszystkie posiłki. Nie dało rady. Ale przynajmniej mam menu. Słuchajcie, troszeczkę inaczej wygląda to menu. Jest również fajnie podpisane na przykład sobotę, tak jak tutaj widzicie. I na niedzielę jest po prostu podane, które menu jest na który dzień. No ale słuchajcie, przede wszystkim pierwszy rzut na to menu. Wygląda ono troszeczkę inaczej. Są jakieś różnice jak najbardziej między tym menu ze zdrowego smaku a menu z Fitchefa. Mianowicie tak, tak wygląda pierwsza strona. Ogólnie to zmieniłem kamerkę, także teraz mam 60 klatek w 1080p i ta jakość jest naprawdę o wiele lepsza. Tutaj widzicie, jak wygląda moje menu ze środy, ponieważ to był pierwszy dzień. Tutaj również widzicie, jest podana ilość białka, tłuszczów oraz węglowodanów. To jest to, na czym mi najbardziej zależało, jeżeli chodzi o dietę, żeby dokładnie wiedzieć, jakie wartości oraz ile otrzymuję podczas właśnie całego takiego menu, czyli całego takiego dnia. Dobra, to mi się wydaje, że naprzemiennie oczywiście z tymi rzeczami, które pojawią się zaraz na kolejnych slajdach, które będziecie mogli zobaczyć. Jeżeli chodzi o menu ze środy, no niestety tutaj nie udało mi się nic nagrać, ponieważ dopiero wtedy dodzwoniłem się do cateringu, ustaliłem troszeczkę szczegółów. Od kolejnego dnia zacząłem nagrywać posiłki, oczywiście nie wszystkie, bo jak zwykle zapomniałem, bo najpierw pomyślał mój żołądek, a dopiero pomyślała głowa. No niestety niektórych nie udało mi się uwiecznić, ale niektóre mam, zaraz będą wam się pokazywały. Także najpierw może przejdę do tego, co było na śniadanie i ogólnie na cały dzień w środę. Śniadanie 741 kcal, frittata śniadaniowa z szynką, pomidorkami i szpinakiem. Drugie śniadanie 396 kcal kulki mocy. Obiad 482 kcal, polędwiczka wieprzowa w sosie grzybowym. Podwieczorek 237, może tak będę po prostu liczbami czytał, to będzie to po prostu łatwiej. Koktajl morelowy superfood, czyli nasiona chia, owoce goji, czy goji, nie wiem jak się czyta to. Kolacja, sałatka gyros z fetą i sosem tzatziki. Teraz czwartek. Śniadanie 388. Pieczona gruszka z ricottą i orzechem włoskim. Drugie śniadanie 329. Kanapka caprese z pesto bazyliowym. Obiad 499. Spaghetti bolognese z cukinią. Podwieczorek 271. Sałatka tabule. I kolacja 307. Stroganow drobiowy. Piątek. Śniadanie 466. Jajka faszerowane pastą z makreli. Drugie śniadanie 238, pudding z musem truskawkowym i superfoods. Obiad 528, dorsz w sosie cebulowo-pomidorowym z piurem marchewkowym. Podwieczorek 324, ciasto fit, zielony mech. I kolacja 252, chili con carne. No i mamy sobotę. Śniadanie 488, pasta jajeczna z awokado i serem feta. Drugie śniadanie 290, fit bel riso z jabłkiem i żurawiną. Obiad 506, fit burger z domowym barbecue. Podwieczorek 218, sałatka z pieczonym burakiem i kolacja równo 300, zupa krem z dyni. Słuchajcie, jeżeli chodzi o ten catering, to po pierwszym tygodniu już muszę powiedzieć, że jest to niebo a ziemia. Naprawdę. Jeżeli chodzi o sałatkę, jak otrzymałem tę sałatkę gyros z fetą i sosem tzatziki, przy żadnej sałatce z poprzedniego cateringu nie była ona tak aromatyczna. Jak ja otworzyłem to pudełko, zerwałem tę folię i po prostu sobie niuchnąłem, tak najzwyczajniej w świecie niuchnąłem tej sałatki.
to ja po prostu tak mocno się ucieszyłem z tego. Akurat wtedy był jeszcze czas, kiedy dostałem poprzedni catering, dostałem jeszcze akurat na ten dzień. Również była sałatka na kolację i tutaj miałem okazję sobie sprawdzić. Muszę szczerze powiedzieć, ta druga sałatka, czyli ta sałatka z Fit Chefa, zdecydowanie bardziej atrakcyjnie wyglądała. Była przede wszystkim kolorowa, była bardzo fajnie skomponowana, była bardzo aromatyczna, sos był naprawdę genialny. No tutaj słuchajcie, muszę przyznać, że Fit Chef w pierwszym tygodniu zdeklasował pod względem smakowym catering Zdrowy Smak, przynajmniej moim zdaniem. W końcu nie mam problemów ze śniadaniami. Drugie śniadania to nie jest tylko i wyłącznie owoc, jest to coś nowego, coś o wiele fajniejszego i bardziej atrakcyjnego ogólnie do skonsumowania. Ale słuchajcie, to jest dopiero pierwszy tydzień, zobaczymy jeszcze jak będzie wyglądała reszta. No i przede wszystkim różnica, i jeszcze chciałem powiedzieć o tej różnicy, że pieczywo, które miałem w poprzednim cateringu, ono było cały czas twarde, dosłownie. To był chleb razowy, który był twardy. Tutaj natomiast ten chlebek był mięciutki, tak jakby był świeżo wypiekany po prostu na miejscu. Jak jadłem sobie jakieś kanapki na przykład, jadłem tutaj, miałem w czwartek kanapki kapres z pesto bazyliowym. Na przykład miałem dzisiaj pastę, bo ja nagrałem to oczywiście w sobotę. Dzisiaj miałem pastę jajeczną z awokado i serem feta. Naprawdę, słuchajcie, na tym chlebie w końcu nie musiałem się przez niego przeżerać. Tylko delikatne ugryzienie, wszystko rozpływa się po prostu w ustach. Bardzo fajna bomba różnych smaków. Muszę przyznać, że jak najbardziej na chwilę obecną jestem w pełni zadowolony z Fit Chefa. Plus jeszcze te bajeranckie rzeczy. Jak na przykład kulki mocy, które miałem pierwszy raz okazję jeść. Czwartek to po prostu myślałem, że rozpłynę się ze szczęścia. Spaghetti bolognese, stroganow drobiowy. Tutaj w piątek dorsz w sosie cebulowo-pomidorowym. Powiem wam tak, smaku bardzo mocno mi przypominało zmieszanie jakiegoś keczupu i musztardy z McDonalda. Tylko że wiadomo, że takie jedzenie w cateringu jest po prostu o wiele zdrowsze niż takie McDonaldowe. No i sobota, słuchajcie, ten fit burger z domowym barbecue, no poezja. I jeszcze bardzo miła niespodzianka, ta zupa krem z dyni, to nie był po prostu krem, tylko w środku były jeszcze kawałki kurczaka. Właśnie, jeszcze co do kurczaka, słuchajcie, jeżeli chodzi o ten catering. Ponieważ to też bardzo mocno zaważy na ocenie, jeżeli chodzi o późniejszą recenzję, tak, pod koniec miesiąca. Słuchajcie, jeżeli chodzi o tego kurczaka, to najważniejsze, co dla mnie jest w kurczaku, kiedy go spożywam, kiedy jest on właśnie taki pakowany, żeby on nie miał takiego charakterystycznego smaku, że on leży, jest gotowy, leży w lodówce i on zaczyna smakować takim troszeczkę starszym kurczakiem. Mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Tutaj tej sałatce gyros, gdzie był właśnie kurczak dodatkowo, tego kurczaka takiego starego prawie w ogóle nie było czuć. Było czuć, że on tak jakby powolutku zaczął tak dojrzewać, tak? Ale nie był to tak mocno intensywny smak, jak to było w przypadku niektórych dań z poprzedniego cateringu, jeżeli chodzi o kurczaka. Także tutaj jak najbardziej, słuchajcie, jestem zadowolony. Jestem mega, mega zadowolony. A teraz słuchajcie, przejdę do ćwiczeń, ponieważ doszły nowe gadżety, jak będziecie mogli zauważyć na kolejnych filmach, które się pojawią. Słuchajcie, doszły dwie liny takie, które służą, przynajmniej ja miałem na chwilę obecną tylko jedno ćwiczenie z takim podciąganiem się na tym. Oraz doszła drabinka. Drabinka, która moim zdaniem, tak jak ja to ćwiczyłem sobie, ja to sobie ogarniałem jakoś tam w głowie, ma ćwiczyć przede wszystkim poprawieniu równowagi, koordynacji w wykonywaniu ćwiczeń, żeby bardziej skupić się na tym, żeby stać w konkretnym miejscu, wykonywać ćwiczenia w konkretnym miejscu. Również są przeskoki, jest praca nad dynamiką ciała, jest to przede wszystkim o wiele mocniejszy trening, jeżeli chodzi o same nogi. Ponieważ jestem teraz, dzień to jest sobota, tak, wczoraj miałem trening, dałem z siebie naprawdę, naprawdę dużo. Po rozgrzewce miałem dosyć, dosłownie, bo miałem bardzo, bardzo mocne cardio, jedno z najmocniejszych, które miałem do tej pory. I powiem wam, że bardzo mocno, bardzo intensywnie odczuwam nogi, jeżeli chodzi o ćwiczenia. Co moim zdaniem jest bardzo dobre, tak? Ponieważ moje ciało nie było przystosowane do tych ćwiczeń, wymagało jakiegoś innego napięcia, innego przystosowania się i o wiele mocniej odczuwam te nogi, słuchajcie. Także moim zdaniem jest jak najbardziej wszystko w porządku. Tu widzieliście pewnie, że z dwóch różnych ujęć, ponieważ na początku próbowaliśmy z jednego ujęcia, później troszeczkę jeszcze studio się zmieniło, jeżeli chodzi o salę ćwiczeń, także mogłem sobie postawić kamerkę w poprzednim miejscu i mi nic nie przeszkadzało. No ale powiem wam, że naprawdę, ta drabinka to jest hardcore, jeżeli chodzi o skakanie właśnie w niej.
czy wykonywania jakichkolwiek ćwiczeń. W ogóle zapomniałem wam wspomnieć w tamtym tygodniu, ale na początku zaczynałem na stroju, który miał rozmiar M, ale właśnie w tamtym tygodniu 10 trening ogólnie, jeżeli liczymy już od samego początku. Słuchajcie, wiem, co czują kobiety, kiedy zakładają na siebie rozmiar mniejsze ubranie. Wszedłem w eskę, wszystkie elektrody bardziej dociskiwały moje ciało i bardziej je odczuwałem, przez co samo napięcie, natężenie, moc treningu oczywiście też wzrosła. No i powolutku też awansuję, jeżeli chodzi o kolejne procenty na różnych partiach ciała, jeżeli chodzi o pieszczenie mnie tym prądem z elektrod. Ale najbardziej dumny z siebie jestem z jednego powodu. Jeżeli chodzi o trening, jak zaczynałem, jeżeli chodzi o sam trening siłowy, zaczynałem go na 4 sekundach impulsu, na którym napinałem swoje ciało i był to trening siłowy, oraz 3 sekundach przerwy. Ponieważ potrzebowałem tej sekundy na dodatkowy oddech, żeby troszeczkę uspokoić swoje ciało, żeby się do tego jakoś lepiej przygotować do kolejnego impulsu. Natomiast ostatni trening cały miałem na proporcjach 4-2, czyli 4 sekundy na impuls elektryczny, żeby wykonywać trening siłowy i 2 sekundy odpoczynku. Co nam daje w całym treningu, gdzie około jest 10 minut tego treningu siłowego, daje nam kilka dodatkowych serii, co jest ogromnym plusem. No i jeszcze jedna ważna uwaga, jedną przerwę tylko miałem podczas cardio, a treningu siłowego, na to, żeby nawodnić się, 250 ml wody, żeby wpłynęło do organizmu i żebym mógł dalej kontynuować. Troszeczkę więcej czasu potrzebowałem na oddech, bo tam potrzebowałem chyba z 1,5 minutki czy 2, ale później cisnąłem cały czas bez żadnej przerwy, chociaż było ciężko. Naprawdę jestem z siebie dumny, ponieważ sam widzę po sobie, że moja kondycja naprawdę mocno się poprawia. Potrzebowałem na to troszeczkę większego zapasu, jeżeli chodzi o odblokowanie się w głowie. Dalej oczywiście mam czasami problemy z postawą, po to są te treningi, żebym dalej walczył, żebym mógł się rozwijać i żebym mógł pokonywać kolejne bariery, kolejne granice komfortu, jeżeli chodzi o moje ciało, żeby po prostu je przesuwać albo po prostu rozwalić i iść dalej. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało później. Także kolejny tydzień będzie takim dosyć hardkorowym, z tego względu, że rozpoczynam 3 treningi tygodniowo, będę miał je poniedziałek, środa, piątek. Oczywiście, jeżeli sami jesteście chętni sprawdzenia, czym jest X-Shape, macie wszystkie informacje w opisie. Pierwszy darmowy trening, jeżeli jeszcze nie mieliście okazji testować tego trybu, jak najbardziej polecam. Opcja X-Shape jest naprawdę, naprawdę mocno wymagająca i to jest tylko dla prawdziwych twardzieli. Oczywiście dla twardzielek też. Nawet, słuchajcie, widziałem tam pewną panią, która gdzieś około 60-70 lat, ciężko jest mi powiedzieć, a zasuwa równo na tym X-Shape'ie, także spróbujcie najpierw darmowego treningu. Zobaczcie, jak to będzie wyglądało. Ja jestem z tego jak najbardziej zadowolony na chwilę obecną. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Wydaje mi się, że jeżeli chodzi o spalanie mojej tkanki tłuszczowej, to ono będzie przez pierwsze 3 miesiące. Następne 3 miesiące będzie już kolejna dieta. Tym razem będzie dieta, w której będę budował swoją tkankę mięśniową, w której będę właśnie rzeźbił się i powiększał swoje mięśnie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Także dziękuję ślicznie za obejrzenie kolejnego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Oczywiście o kolejnych moich progresach będziecie informowani za tydzień, czyli tak jak standardowo niedziela 17, kolejny film. Oczywiście przedstawię wam całe menu, które miałem, bo to było tylko od środy do soboty, czyli mieliście 4 dni. W niedzielę czeka na mnie jeszcze fit pizza na drugie śniadanie. Jestem ogromnie ciekawy, jak to będzie smakowało. To było na tyle. Widzimy się za tydzień, sportowe świry. To było na tyle. Ja się z wami żegnam. Do następnego i trzymajcie się.